Polski sędzia zaatakowany przez chorwackiego boksera. Chorwacki bokser Vido Lončar dopuścił się brutalnego ataku na polskiego sędziego podczas bokserskich młodzieżowych mistrzostw Europy w Chorwacji. Lončar, ubrany na czerwono, został liczony przez sędziego Macieja Dziurgota. Wcześniej był na deskach już trzykrotnie. Po zakończeniu walki Lončar wrócił do narożnika, zdjął kask i podszedł na środek ringu na odczytanie werdyktu. Nagle zaatakował polskiego sędziego ciosem w brzuch, po czym uderzał i kopał go, gdy ten leżał na ziemi. Przeciwnik Lončara uciekł z ringu i atak trwał, aż ktoś chwycił mężczyznę za nogę i wyciągnął go z ringu. Lončar został dożywotnio zdyskwalifikowany. Polski sędzia ma złamanych kilka żeber.